tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy 7 lutego. Patronat honorowy nad Dniem Bezpiecznego Internetu 2012 objęła pani minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Dzień Bezpiecznego Internetu jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów to wspólnie odkrywamy cyfrowy świat bezpiecznie. Hasło, które ma na celu zachęcić wszystkie pokolenia, czyli najmłodszych, rodziców, dziadków, opiekunów do tego, aby wspólnie korzystać z internetu. Uruchomiliśmy dzisiaj serwis internetowy Necio.pl, dzięki któremu rodzice będą mogli zapoznać dzieci w wieku przedszkolnym z obsługą komputera i podstawowymi zasadami bezpieczeństwa online. Natomiast dla młodzieży gimnazjalnej przygotowaliśmy kampanię Dbaj o Face, której superbohater Faceman radzi, jak dbać o prywatność w portalach społecznościowych. Bezpieczeństwo internetowe dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów Microsoft w zakresie działań społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracujemy z partnerami merytorycznymi, takie jak Fundacja Dzieci Niczyje. Przygotowaliśmy pakiety edukacyjne dla dzieci, pakiety edukacyjne dla młodzieży i konsekwentnie od 2 lat realizujemy program, który objął swoim zasięgiem prawie 200 tysięcy dzieci w Polsce. Nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży, uczenia bezpiecznych mediów, bezpiecznego internetu rozszerzyliśmy również do bibliotek. W tej chwili ponad 3000 bibliotek dostało zrealizowane przez nas materiały, dlatego że w bibliotekach tworzy się nowe miejsce, gdzie dzieci, młodzież, ale myślę również starsze osoby mogą się dowiedzieć, co to są bezpieczne media, co to jest mądry i dobrze działający internet. Dzisiaj Dzień Bezpiecznego Internetu równolegle z konferencją skierowaną do osób dorosłych. Sieciaki organizują dzieciom fajne zabawy. Jest sieciokino, jest sieciomazajka, jest sieciomisja, sieciomat losujący, jest kawiarenka, w której grają dzieci i korzystają z quizów dotyczących bezpiecznego zachowania się w internecie. W dniu dzisiejszym obchodzimy 5. rocznicę istnienia projektu helpline.org.pl. I to jest projekt, który pomaga dzieciom w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa w internecie. Pomagamy już 5 lat, odebraliśmy 115 tysięcy zgłoszeń od dzieci. Pomogliśmy w ponad 10 tysiącach spraw związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa w internecie. I mamy nadzieję, że będziemy mogli coraz bardziej, coraz skuteczniej i szybciej pomagać młodym osobom. W tym roku chcielibyśmy, żeby szkoły zorganizowały coś ze szczególnym uwzględnieniem hasła tegorocznych obchodów, czyli wspólnie odkrywamy wirtualny świat bezpiecznie. Przez cały luty można zgłaszać do nas inicjatywy, które odbędą się lokalnie w szkołach. Ze sprawozdań, które będą do nas nadesłane, wybierzemy te, które pokazują najciekawsze akcje i będą one nagrodzone